Hej, cześć, witajcie kochani, ja jestem Lufty Luftesowski i dzisiaj oramy pole w polskich realiach razem z Johnnym Bambino, który nie chce mnie wziąć na dach. Bo nie zasłużyłaś. A przejechałam cię. Czułem to. Dobrze, głęboko weszło. Szłaż. Dymiło. Uuu, panie. Czy jak masz ten twardy, sztywny hol, nie? No. To właśnie tam masz sprzedaż ziemniaka. No, to właśnie widziałem. No nie wiedziałem o tym. Epic, nie? Epic fail. No a my dalej, tak jak widzicie, oramy to pole, musimy dokończyć to największe pole nasze. Zaoramy, zasiejemy i czekamy, aż wzrośnie nam tutaj inne rzeczy i od razu sobie weźmiemy tak zwaną, od razu może wezmę pożyczkę na 20 tysięcy, 200 tysięcy i za całą tą kwotę kupimy sobie krowy. Całe, no bo bez krów to my to jesteśmy jak rolnik bez wody, czy jak to tam się, bez alkoholu. Jezu, to ile tych krów to będzie. Siema. Znowu ten amator, no nie ma kiedy wejść amator, jak my nagrywamy, no całe życie, no. No całe życie z wariatami, nie? Pod... Całe życie z Witam. Żegnam. Jak tam puma się czujesz? Wiesz, że ciebie cały czas w wocie widzę? Tak? No, cały czas takie drewniaki stoją i się wystawiają. Aha. Ja przez moment też miałem taką wizję, że widziałem pumę. Stoi w jednym miejscu i myśli, że gra jak artyleria. Mamy 83 krowy już. No i dobra. O panie, a mnie nie pobijesz. Ja mam 500. Ale to hajs leci na tym niesamowicie pewnie. Dobra, idę na dół. To spadaj. No, spadaj czym się. Szerokości, głębokości. O, jemu się głębokości przyda. Nie, bo dzisiaj kurde, gdzie grałem w CS-a i nigdy więcej, kurna, to nie na moje nerwy. Ja nie mogę w takie gry grać. Jestem za nerwowy do takich gier. Za nerwowy to ja będę, jak się tu kopię. No, jak ja chłopie. Poszedłem i no gość jest przede mną i strzelam w niego i on mnie zabił, bo heada mi strzelał. A w niego prawie magazynek wsadziłem. Z PG coś tam. Dlatego postanowiłem, że nie będę tego nagrywał. Nie chcę się ośmieszać. Tu masz, Lufty. No. Jedź tu tę połówkę, specjalnie to objechałem. A żebyś tam tej... Dobra, masz, to i tak weźmiesz. Tam nie ma bagna, wiesz, jak ja się zakopię, to ja się zakopię. 40 da radę wyciągnąć, ale no tak, 40 nie damy radę wyciągnąć. No to akurat fakt. A że nie ma punktu startowego, to też inna sprawa. Radzę, żeby zresetować. Zeta 60, czy 40 daje radę sobie tutaj, to się nie spodziewałem. Jezu, jak ja równo oram. A i tak orze na traktorze. No właśnie. Nie ma modu orki, to się nie da. A to jest kijowe troszeczkę, ten brak modu orki. Dobrze pomyślane, że żeśmy przy środek to przeorali, przynajmniej nie wpadnie w to. Andrzej, ty żeś przemyślał, to można ci powiedzieć, że ty żeś to przeszarżował cały ten temat. Muszę sprawdzać, która godzina. Przyspieszę jeszcze czas, niech leci szybciej. Jedno pole jeszcze do popryskania mamy, to akurat. Popryska się. No, żniwa będę na 60, tylko popryskam wam to pole. Tylko kurde też, nie wiem czy nie wyłączyć wzrost. Bo ja nie zdążę popryskać tamtego. Bo to może wyrosnąć za szybko choroba. Albo zaraz pojadę, zostawię cię i pojadę popryskać tamto. Będzie to chyba jakiś pomysł. Przyjadę tam do końca i...
Też nie mają kiedy dzwonić, no. No ja nie wiem, ja nie wiem. Jak ty tak możesz? No co zrobisz tak? Rozumiem, że to do tej, do Anki, no ale no bez jaj. Co zrobisz? No dzwonią do mnie, no. Taki status gwiazdy, jak to się mówi, no nie? Filmów dla dorosłych. Wczoraj żeśmy z tymi młodymi nagrywali tamten, na tamtym sezonie, no nie? Mm. To był ten, tak migieło tego, ten, Deutschfahrer. Tak mi Deutschfahrer... Ale jakaś liwa wyszły. No, żeśmy... Chyba 54 tony wyszło z tego, Ja 32 tony przywiozłem ogólnie. Ale z pszenicy, no nie? No z... A z jęczmienia wyszło dwie przyczepy niepełne chyba. Nie dobrze pamiętam. No dosyć, no. Mogło być gorzej, no nie? Dobra, to ja jadę w takim wypadku popryskać tamto, bo... Jak ja nie popryskam, to przecież to... Zaraz tam wyrośnie i... Wyrośnie i tyle będzie, no. A że tu mod chwastów jest? No, tak jest fakt. Znaczy mod chwastów, według mnie to jest po prostu tylko tak pododawane, wiesz, po bokach, że tak wyrasta automatycznie, no nie jak trawa. No nie, w kukurydze tego było masakra. No właśnie, nie wiem co to wymyślone. Ale fajny pomysł taki, według mnie to jest bardzo dobry pomysł. To na tym polu siejemy. A nie wiem, nie mam pojęcia. Ale chyba rzepak, wiesz? Żeby zarobić coś na tym wszystkim. To musisz sporo wysypać pod niego, bo... Nikuja, Wladimir. Mówisz? Zgaś. Jadę to 60 opryskać. A te 60 wolno jedzie. Ja mam 60, co jest chyba w wersji eksportowej, bo 40 leci. O panie. No fajne, bez kabiny, nie? To wiatr we włosach. To nie jednych. Na nogach też. Ciekawe, kto teraz co sobie o czym pomyślał. No, o różnych rzeczach pewnie pomyśleli ludzie, bo to... Buma pewnie by myślał, o, w takich włoskach to ja bym chciał wiatr. Szkoda, że koło tego opryskiwacza nie pokazuje jak ten, jak pryska, no nie? No, to jest akurat takie... naciągane. Znaczy jest jeden opryskiwacz, ale to jest na kołach, ten co jest w tamtym sezonie. Nie, to za duży. No właśnie. To on ma akurat modyfikację, jeśli chodzi o ten opryskanie. A wiesz co znalazłem? Znam no. Mod? Jaki? Kurczę, brona aktywna z siewnikiem. O proszę. A tu też coś takiego dodałem, tylko że to dodałem... Chyba to jest agregat taki podwałek podpinany z przodu. Z siewnikiem z tyłu. Agregat uprawny aktywny, o tak. A, z czego to było? Aha, z Lemkena, no. To chyba i ja to też dodałem, nie wiem. Może sprawdzić, bo to chyba też... Nie waży to dużo i... To najwyżej to podrzucimy. Będzie do 16, jak znalazł. No 3 metrowa akurat. I do Zetora i ogień. Trzeba jeszcze trochę więcej tych ciągników. Będziemy mieli taką wiechurę tu. Czekamy na wydanie V tam chyba 6 czy 2 czy tam 10. I będziemy wtedy też ciupać dalej. Jak to powiększona ma być tak mapa i motlasu ma być dodany to... No to mnie to cieszy. Duszka też. Mnie tym bardziej. To cieszy. Dobra, jadę. Mam już nadzieję, że pójdzie sprzedawać na odcinku, a nie poza. No. Będzie to działać. Także chłopaki. Tak żeby działało. Sprężcie pupy. To jak nie, to będzie kupon czuć. No właśnie, właśnie. I to jest zły znak. A jak kupon już czuć, to trzeba się umyć.
A jak nie, to jeszcze można poczekać. No właśnie, nic nie będzie wtedy. Jadę od razu ten, jeszcze pościelę tym krowom. Ja cały przyczepę to wejdzie słomy. Nawet na pewno powinna wejść. Tak co, ale ten pół trochę kiepsko kryje. Ale jest, według mnie jest jeden z lepszych, jeśli chodzi. Znaczy, jest ten lepszy, ten co ja teraz dodałem w tym naszym nowym sezonie, co jest. Ten jest chyba najlepszy, jeśli chodzi o pługi takie jednostronne, te jak to się nazywa? Zagonowe. Właśnie. Wyszedł nowy pług Atlasa, ale to jest pług pod 16. Obrotowy pewnie, tak? Nie, nie, zwykły. A, no. Ale to jest dosyć, to jest duży pług. A, no to można spróbować. Dobra, podpięty i cofamy. No i cała przyczepa weszła. Mówiłem, że cała przyczepa słomy wejdzie, no. 22 tysiące. Jadę teraz, zbiorę trawę. A ty już rzepak już kwitnie. To pryskaj, bo kurczę, nam słodyszek w to wejdzie i będzie. No, zaraz się przeleci to wszystko. Będzie źle. Tu trawę pozbieram. A ciągaliście po jednej przyczepie na tamtym sezonie? Znaczy tam na tamtym. Po jednej. Nie, po dwie, ale musiałem wciągać przecież. I nie musiał wciągać ten, mały Johnny ten, jak zwoziłem belki. Miałem całą tą przyczepę belek i nie dałem rady wjechać pod tą górkę. Łabę ten zator. Ale to nie zatorem, akurat Slayerem wjeżdżałem, wiesz? No to akurat był mały, ale zator to jest do bani, no słaby jak... No niestety, no co zrobisz? Słaby jak mały Johnny. No aż się kawę napiję z tego wszystkiego, no. Wrażenie aż kawy się napiję. Się kawy napijesz. No właśnie. Taki z ciebie pojrak. Harpagan. Tak. Podwodny tragacz konstrukcji plastikowo-metalowych. Cała przyczepa prawie wyszła tego. No nie cała, no 10 ton tylko. Albo 10 litrów, nie wiem jak to. To jest jednostka miary nieopisana. W nanometrach. No, w nanometrach. W cyckoziemniakach. Dawaj do tych krów, kurde, bym nie wyhamował tym hamulców, w ogóle tata nie ma. Jest co? No, 60. Nie popisali się. Daj co mechanikowi zrobić za flaszkę. No, dobra, krowy mają żarło. To jadę dalej pryskać ten rzepak w takim wypadku. Potem tam do ciebie trzeba będzie jechać z tym, z rozsiewaczem i tam siać pewnie trzeba będzie, no nie? Ja ci powiem, to bym już zostawił do zasiania nawozu i po żniwach wszystko zasiać pięknie, ładnie, elegancko. No to można tak będzie zrobić, wiesz? Masz rację. Nie, od razu na pewno tutaj opryskiwacz. Mam 30% tylko. 92 litry. Raz się wasz nawozy by tam trzeba było pierwsze wziąć. Damy radę. Tankiren. Jadę pod PTS-ki się podpiąć.
Dobra. Bizonie, trzeba przegląd zrobić. Podpięć czego będzie? Czego nie chce się podnieść? No już się podniosę, dobra. Szkoda, że tu nie ma przejazdowych tych. Przejazdowych tych linii takich, no nie? Jak masz dla tego. No. Rzeka agrotechniczna. No właśnie. O tym właśnie miałem. To miałem właśnie na myśli. Dlaczego i procent wydajności mają te krowy? Moment. To będzie wgrać jednego moda jeszcze. Jakiego? To waży dosłownie 200 kilo. Animal Hood. A. Bizon niech się grzeje. No można też będzie wstawić, dokładnie. No wiesz, pokazuję ci od razu. Co zrobisz? Kobiety, no kobiety piszą, widzę. To wszystko fanki twoje. Ty nie pokazuje mi wydajności u kur. W ogóle nie masz? No mi pokazuje 44. Procent. Weź sobie i po prawej stronie masz 44%. 2000 litrów ten mleka jest. Bo jest... Aha, dobra, tu. Bo jest pasza słaba i dlatego. Pasza nie jest słaba. Znaczy w ogóle nie ma paszy, bo jest sama trawa. To po pierwsze primo. W takim wypadku chyba jeszcze trawę wykoszę. Jak ty będziesz tam sożniwował, to ja będę trawę wtedy tylko wykoszę jeszcze raz. A może byśmy zebrali jedną tą? Ale nie, bo nie mamy kuźwa tuza, żeby robić tą. Żeby robić paszę, no nie? Tydydum, 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 tydydum. Daj tam fory czasowi jeszcze. Czekaj, może przyspieszę jeszcze ten czas. Kurde. Nie wyjdzie na 60%. No i połamałem jedną tą. Spokojnie to się wymieni. Nie, tak wygląda, jakbym połamał, przez drzewo przejechałem. Minus 1000 zł już. Nie będzie na 120. A co? Pytadam, 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 pytadam. Czy tu poprzecznie strzelę? Mm.
Tam to co myśleliśmy to dopiero ten. Dopiero w fazie rozwoju jest, kurde. A rzepaku jest dużo, więc rzepak będziemy. No, to będziemy rzepak ciupać. Ja to wezmę od razu kosiarkę i zacznę sobie kosić. A tam żeś kosiarkę schował. Kurde, będzie 40 wjechać. Będę tutaj opryskiwacz wstawię. Ja mam to podpięte czy nie? Nie mam. Jest, gdzie jestem? Gdzie ta jest kosiarka? Tu jesteś. Trochę dziwaczna ta kosiarka, no nie? O, rzepak już doszedł. Usłyszenie masz wyłączone? Tak, tak, tak. No piszę, że gotowy do zbioru. Prawie gotowy do zbioru jeszcze. A nie, tutaj. No, może zbierać. Ciupaj. No nawet sypie. Mówisz? Dziesięć procent już mam. O, to dobrze. Dobra, Wałek poszedł w ruch. Wałek nie wygląda jakby był podpięty, ale spoko. Wykosimy tą trawę pięknie. Ale zapieprza. Ja pizga, ten traktor to tutaj zachrzania niesamowicie. No i kocha, widzę cię, kocha niesamowicie. O kurde. I człowiek się nie wyspał, no. Dobrze sobie tu ten pomad zmniejszyłem, bo jak tak bym zachrzaniałem z tą kosiarką. O. O, a jęczmień mamy. O! No gdzieś na jakimś polu mamy ten jęczmień chyba. Także zwolnij czas. Dobrze.
A ty jeszcze stoją te przyczepy u ciebie tam na łące stoją, czy masz na polu się? No, zaraz je na pole ciągnę. Dobra. Tam tu też wykoszy w takim wypadku. Ale powiem ci, że lepiej mi się gra takimi polskimi maszynami niż kurde tymi maszynami takimi normalnymi, co te nowoczesne. Taki lepszy klimat. Co zrobisz, no? No szkoda, że jeszcze nie ma takich, wiesz, jak już w 13 to były, to wtedy to można było pograć fajnie, no tak to. Andrzej, powoli nie denerwuj się. Dojdą dyski twarde, dojdzie LS13 i będzie coś glancuj. Pomarańczka. Ładnie. Cytuj glancuj, pomarańczka. Będą plecy z tyłu, plecy. Pan Bóg stworzył ją dla hejcy. A ciekawe, kto już Pumę widział, że już takie określenie zrobili. No, pewnie wiele osób, no. Czemuś go nadmucha. No tak, czemuś mu pokaże, która strona kocha bardziej. Już nie będę składał tej kosiarki, wiadę tak z rozbrzoną. Może on nic nie zahacza. Chyba, że zaraz ich mi Johnny Bombino wyskoczył. A raczej nie wyskoczył, bo największe pole jedzie. Więc się pachło jak na razie. Pum, 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 pum. Nie, weź ty ten telefon, sprzedaj, wyrzuć przez okno. Powiem ci tak, zrobiłem pierć pola, jeden zbiornik. O kurde. Chyba będzie hajs, co nie miara. A, żebyśmy się po tym, wiesz, w tym nie zakopali, w tym hajsie. No tak, żebyśmy się nie obudzili z ręką w nocniku. Jak to się mówi. Ogień dalej. Zanim ja wykoszę to pole, to jest. Powoli, Andrzeju, nie denerwuj się. Tak, powoli, Andrzeju, Mieczysławie. Lechosław w ogóle. Karina Galde. Conchita Wurst. No, Conchita.
To jest jak jedna przyczep, jak jeden zbiornik pełny, to jest przyczepy około, jeśli się nie mylę, to będzie 2/3 przyczepy, to czyli z prostych wyliczeń 3 zbiorniki powinny być i pełne przyczepy 2. Ach, ta matematyka moja. Widać, że technik straty ekonomista. Podwodny spawacz konstrukcji plastikowych. Pierwszy oracz drugiej klasy. Człowiek, który grając artylerię rzuca kamieniem. I detonuje na strzał Mausa. Na przykład. Jak żyć? Właśnie. Panie premierze, jak żyć? A, pani premier teraz jest, zapomniałem. Panie Andrzeju, jak żyć? Ten jak zachrzanie tym bizonem. Widać, że nieraz kosił. Wie jak się zachować na poprzeczniaka. Dzida i łydy dydy. Łydy tu. I potem pompa poszła. Olaju albo czegoś. A potem słyszysz cyku, 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 cyk. Ciach, 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 ciach. Dostałem komentarz dzisiaj, żebym zaczął nagrywać WOTA. Znaczy, żebym nagrał jakiś odcinek z WOTA. Oho. Ale doszedłem do wniosku, że nie chcę się ośmieszyć, więc chyba raczej nie. Nie no, ta seria możesz ją nazwać jak nie grać w WOTA. O. No. A to, że jeszcze mam bana na czat, to jeszcze można będzie nagrywać. No, nie będę wrzuty szły. No nagramy coś, nagramy w WOTA, nagramy. Pumę się weźmie. Nie, wolę Oscara. A zresztą, wiesz co, możemy zagrać i nawet w 7. Twierdzę? Twierdza, nie twierdza. 2 nie. Plutony po 3 osoby i jeden tak na ludzie. Tak, nie raz już tak było. No, też jakiś pomysł. Potem, wiesz, 8 osób w drużynie to był jeden klan. O, no to jeszcze lepiej. No. Ale to wiesz, trzeba mieć wysokie tiery już, no nie, żeby się bawić. Ja bym dla zabawy zagrał pierwszotierowymi. Tego for fun. For fun. For fun. Albo i 3-6, no nie? No bo ostatnio mnie wrzuciło, na przykład jak grałem tym Artą, to mnie wrzuciło na 3-6. Ja byłem jedną trójką, czwórki były, piątki, szóstka. Kim ty byłeś w Plutonie? Sam. Byłem, tak mnie rzuciło, no. A. Ale nie wiem dlaczego, nie wiem czy to nie dlatego, że dwie dobre bitwy miałem. No właśnie, dlatego. Artyleria, dwie dobre bitwy. Nie, panie, nie tak, tak nie będziemy grać. Nie, no bo wtedy miałem chyba... Polecam odcinek Życie pośmiertne artylerii Ranzara. Nie, miałem coś takiego, że miałem 3 te. No w dwóch bitwach miałem 3 razy pod rząd chyba 3 kile, czy nawet 4. Ty dobrze czujesz? Serio. Teraz na rok, wiem, słyszałem już to. Wiem, że granie Artą to nie granie. Ja rozumiem. Ale no daj spokój, no weź się. Mi tam się dobrze tym gra. Przynajmniej stoję, nie muszę nic jeździć. No, przyznamy się, no podkładaliśmy się. No, no. Ktoś by musiał. Też tak myślałem, że to coś za łatwo mi szło, no. To jak widzicie Luftiego w WOTie, podkładajcie się. Dokładnie, będę płacił. O, panie. Będę płacił w Orenach, w Florenach i tam. Nic innego nie mam więcej.
I rem pam pam, i rem pam pam. I co już masz ten? Znowu pełny? Już jest. Tak z tego pola będą. Pełny jesteś już wszystko, cały pełny jesteś? Nie, ale pod następne pole przewiozę. A, już myślałem. Jednym słowem, jakby nie patrzeć, to już masz ten. Dosyć pokaźny ten. Jak z tego pola wyszły dwa zbiorniki rzepaku. A jeszcze tu jest, nie? No jeszcze tu jest, to już naprawdę, no. Dosyć fajnie, fajnie. A, to byś teraz kosił, no dobra. Życie to są chwile, chwile. Pamiętaj, że tu jest ten. Tak, będę pamiętać, jak się zakopię. A, no, no. Właśnie, to miałem na myśli. Tak myślałem, że ty wiesz, co ja chcę powiedzieć. Ale jak to będzie wyglądać? Ej, to będzie... To za bardzo profesjonalnie będzie. Czego? Jeżeli w to nie wjadę. No tak, też fakt. Wszyscy, ale nie ty. No. Jeśli się tak zakopię, że cię nie wciągnę. Bo jak nie ja, to kto? Tak, bo jak nie my, to kto? A poza tym nie wiem, czy ty masz zaczep. Już jadę, zawiozę tą gęsiarkę. Gdzie jeszcze jest rzepak? Naprzeciwko i... Naprzeciwko i... Tutaj pod koniec. Nie, tu... Tu nic żeśmy nie posiali jeszcze? O kurwa, zapomniałem, że tu nic nie sialiśmy. Nie, tutaj... 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 I tyle. Trzy pola. Trzy pola, tak. Wigry. Czego mam podnieść stopkę przed rozpoczęciem jazdy? Będzie podniesiono w takim wypadku. Wiksa, jest już tu, zwięźli się, zrzucił maskę w usz. Techno amfa, techno i obornik nam się zbiera, koniec świata. Teraz to było mistrzowskie. Techno amfa, techno, tu cię mam, techno amfa, techno. I obornik nam się zbiera. I obornik nam się zbiera, techno, alfa, techno. Nie. Trzy razy nie, dziękujemy. Przeszedł pan dalej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Wigry.
a w następnym odcinku otwieranie Chromecase'ów dwójek. Flocha Casey od razu. Flocha Casey. Trzeba by było odpędzić szatana. Powiem ci tak, jakbyś otwierał skrzynki w CS-ie. No. Na tych filmach byś chyba najwięcej oglądalności miał. No pewnie tak, na tym teraz. No najbardziej jeśli chodzi, to podchodzi ten. Teraz CS. Mówisz oglądalność ma. Wiesz ile Izak pod filmem, gdzie zapowiedział za każdy 1000 łapek otwiera jedną skrzynkę? No już pewnie. Tam nazbierał łapek? Pewnie wciuli jeszcze trochę już. 167 tysięcy. No i dziękuję. Czyli 167 musi tych skrzynek otworzyć. Ja pizgam. Ale hajsu. By zbankrutował. No na pewno. Nie wiem, ten opening by wyszedł około chyba 5-6 tysięcy. Jak nie więcej. Można, można. Kto powiedział, że nie można? On może wszystko. Ale mną miota. Czego? Nie wiem. Prawie wpadłeś? Dobra. Techno, amfo, amfo, techno, tu cię mam, techno, amfo, techno. Wiksa, jest już tu, więdzi krzyży w maskę W. No, teraz będziemy mieli chyba pełną przyczepę tej trawy. A wiesz, to jest przyczepa ten? Oryginalna, jeśli chodzi o ten? O, przez twórców zrobiona? Znaczy twórców. Ludzi podających się za twórców tej gry. No kurde, będzie cała przyczepa, jeszcze zostanie tu. Jedziemy, te nasze krówki nakarmimy i reszta pójdzie na kiszonkę. O! Będzie zarobek, będzie hajs. Uwaga, będą hajsy. Będzie hajs z YouTube'a. Pierwszy hajs z YouTube'a. Jak leci? No 2000, 5000 wyszło, ale spłaciliśmy to, co mieliśmy na minusie. I 6000. Jest, pierwszy. Jeszcze ktoś coś spalił u siebie w domu, bo tak śmierdzi u mnie w mieszkaniu, że to masakra. Nie pytam co. Ja też nie chcę wiedzieć co. To jakby ktoś komuś się ziemniaki przypalały albo coś takiego. Albo, chociaż u mnie już były, takie były przypadki ostatnio, że ten, że gość zostawił obiad na tym, na gazie, no nie? I wyszedł z domu. Zdarza się. Bardzo dopieczony. Powiem ci no. Trzy przyczepy szapaku będziemy mieli. Mówisz? Jeszcze masz zapotrzebowanie na jęczmień. No to może coś, może zrobimy na 16, no nie? Znaczy na rozrzutnik by się też przydało zarobić. Na jakiegoś tura. Bo bez tura to trochę słabo będzie. Trzy pola jęczmienia, o panie. Damy radę. Trzy pola jęczmienia są? A trzy pola są samego jęczmienia. No to hajs już będzie. To jest pszenica mimo wszystko. Kurde, w żołobie. Ja raczej przy... Nie, to jest jęczmień, tak. Jęczmień. Ale żeby te wyczuli.
ale jeszcze nie wyrósł. Chyba włączę, żeby rosło tu, na razie nam. No, żebyś ty nie przebił czasem tego. Muszę zobaczyć, ile nam zostało do końca tej. 23 godziny to spokojnie na pewno urośnie nam ten jęczmień. Niech rośnie, bo hajs się musi zgadzać, no nie? No ja. Kombajn do ziemniaka trzeba kupić. No kombajn do ziemniaka trzeba kupić, trzeba kupić rozrzutnik, trzeba kupić tura, beczkę do gnojowic trzeba było kupić. Prasę trzeba było kupić. Hajs by się przydał, no. Kiedy my to zarobimy? Nie wiem. Gdzie tam koniec serii? No, jak wyjdziemy do przodu. My zaczniemy sobie kupować oryginalne maszyny. To może za ten czas ja pojadę rozsieję tam nawóz na to pole, co tam żeśmy tam. Mhm. Ty tam chcę robić, to będę garniał też sprawy lokalne, emigracyjne. Aha. Spoko, nie chcę się postawić tam. Nie chcę ci stanąć? No nie chcę mi stanąć, kurde, choroba. No, w tym wieku to ja bym się już bał. Co będziesz w przyszłości, no nie? Ja w twoim wieku takich problemów nie miałem. Co ty nie powiesz? Ale jeżeli ty już musisz petycję pisać, już jest źle. No co zrobić, no ktoś musi to robić, no. Wow. Dobra, wyhamuj mój czas. A jeden pole urosło. Ale nie wyrosło się tutaj, zobacz. Chyba. Wyrosło. Ja posprawdzam wszystko. A no wyrosło. Ale to noc jest, to już nie będzie ranek. Spokojnie, 23 godziny, mamy czas. Czas nie goni nas. Kuźwa, będę musiał sprzedać w takim wypadku chyba ten rozsiewacz. Kutwa no. Wywrócił się, nie chce się. 23 tysiące przyszły. 20 tysięcy do ciebie przyszło za mleko. Easy. Czujesz ty to? W takim wypadku dobra, nie ma co na co sprzedawać. Nie ma co się czaić. Teraz już można. Teraz się nie będę z tym męczył w takim wypadku. Jak taki hajs mamy, to panie. Dobra, zwolnij czas, bo wolę w nocy kosić. Będziesz w nocy kosił? Ach jak, ja nie pokoszę? Nie, chciałem ci powiedzieć, że pogoda się psuje. Tak, co ja chciałem kupić? Chciałem kupić rozsiewacz jakiś. Rozsiewacz do nawozu, tutaj jest. Jest kupiony. Co my jeszcze mamy kupić? Mamy jeszcze 18 tysięcy. Co mieliśmy jeszcze kupić oprócz 16? 16 to potem. Tura można by było kupić, no nie? Tur, oprzyrządowanie do tura i rozrzutnik nawozu. To mam. Rozsiewacz mam. Jest. Kombajn do kartofla. To trzeba dorzucić dopiero do modyfikacji. Ale co za sprzętu? Do obornika widły, no nie? No. I do belek. Wystarczy na razie. I do belek, no nie? No tyle chyba. O, prasa. Kombajn do ziemniaka, prasa. Jakaś laweta do tego. Zaraz pomyślimy. Jak my to stoimy z kosztami? Mamy 12 tysięcy jeszcze, dobra. Zgrawiarki to nie, kosiarki to nie. Zbiornik gnojówki, rozrzutnik kosztuje 5 tysięcy niby. Tak, prasa kosztuje 9 tysięcy, można by było kupić. I teraz o sprzęt. Kupiłem, tak? Dobra. To już tutaj gości. Dobra. W takim wypadku jadę to po zwożę. Do nas na farmę.
Taką prasę mam. Dobrą prasę tam kupiłem. Ruska jakaś. Nie widzę. Panie, zaraz zobacz, podjadę specjalnie do ciebie i ci przedstawię ci ją. Aha. Dziwi się, podpięło to. Ale no spoko. Widzę, że paku już mamy praktycznie wszystko, to będzie. Mhm. Tu cię mam, rzepak amfa. Obornik amfa, amfa techno, obornik amfa, amfa techno. Mogłeś mi już nie zabierać tej. Dobra, weź odczep dziesiątkę. Od razu. A ci 40 podepnę i będę ci podjeżdżał, bo muszę wziąć do tura. Halo, halo. Kobieta ci walo. U mnie to zawsze się mówiło, że za ale to w mordę walo. Nie w Polsce, nawet za darmo nie dostanę. Ciężko jest. Co tam Buma powiesz? Gdzie byłeś, jak cię nie było? A, byłem na dole. Oszukiwałeś wota? Wygrałeś coś? No, grałem. Pytam się, czy wygrałeś coś, a nie. A, czy wygrałem? Tak. To, dwie kury i indyko. Ale brechtowna ta prasa, no nie? Tylko chcesz już umalasz piąty tier? No co ty? Jak ja nie grałem. Nie masz jeszcze? Nie. Bez jaj, chłopie. Ja dwie czwórki zrobiłem. No i co? A ile ty grasz, a ile ja gram? To jest moment. Aha. A zrób z szóstki na siódemkę. KW1 mam od kiedy? Od wczoraj, nie? Ale... Od piątku wieczór mam. Ale no, to... No. To zamień się ze mną, rób to co ja i wbij czwarty tier i zobaczymy, czy będziesz taki hardy. No, aha, 1-0 okay. Puma, przegrywasz. No okej, okay, dobra. Będę fapał lewą ręką, a prawą będę grał, tak? No. To jest tak bym chciał. Bardzo skomplikowane jak dla ciebie. Za dobrze by ci wtedy było. Żadne zdrowe, cyku. Cyku. Ale Krystian z tym dowalił ostatnio, nie? Tata ci tak robił, jak się kąpałeś? 5000 za rozrzutnik byłoby. Czy ty żonego chcesz sprzedać? Nie, żony jest nie do sprzedania. Johnny, ale jest... zapłacisz za mnie kartą Mastercard. Wynajmę. Ja mam tylko i wyłącznie wizę. Ja go wynajmę. Widzę. Okej. Okay. Jestem bezcenna. Aha. Lofty to ile? Dwa razy kopa w żyj ci wystarczy. Nie no, bo mogę płacić w kozach, bo od Grigoriego pożyczę. Jak mu jakiegoś ładnego TS-a wystawię. Zostaw Georgiego. Georgi to jest niezła maszyna. Georgi to jest zwierzę. Nigdy nie wiesz, jak kiedy ci nie... pożyczy TS-a. No właśnie. Ty Lufiny TS-a nie zakładaj. Czego? Znajdź sobie jakiegoś, albo załatw hasło do Alloka, żeby na chwilę sobie chłopak weszedł, wiesz? Że Georgi? No. Ja mam hasło do Alloka, to wiesz, to nie ma problemu. Nie, bo się wyda, że to my. No właśnie, i potem wejdzie na mnie i... A nie mam zamiaru potem, wiesz. Nagrywacie teraz, tak? Mały czas. To się wytnie, bo wejdzie na mnie. Okradno Alloka, co się stało, to wszystko Puma. To wszystko przez Puma, to on nas namówił. Dobra, sorry. Zapomnijcie. Daję 6 kóz i 2 barany i nie masz rabia, okej? Okay? 7 razy koza i 2 capy. Wystarczy, że jest jeden baran, to po co więcej? Nagrywa właśnie. Aha, właśnie mówi. No bo powiedział teraz. Ty koza. Be.
Żebyś nie został kochany przez stronę, która kocha bardziej. Coś długo nie przejeżdża nogi mi aż, nie? Co się ciesz? No. Jak go widzę na Skype'u, to się cieszę, nie? Jest jak daleko. A tu? Tyku, 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 tyk. A to surprise. Surprise, motherfucker! Boom, headshot. Ręka, noga, siusiak na ścianie. Zapraszamy na dymanie. Nie no, nie wejdzie to całe, serio. Zabrakło ci dobra, miejsca? Możesz odwieźć. Okej. Pinza. Jeśli ci coś zostało tam? Rzepaku już nie. A, to teraz dawaj ten. Ale będzie hałas! Jak coś to nie jedź na ten, na słomę jedź, no nie? No, sieczka. Nie sieczka, na słomę. Czekaj, ja ci tu odepnę ten. Żywy telefon. No teraz wyłącz sobie. No, włączyło ci się znowu. Ja podjadę, czekaj. Jest? Czy nie ma? Nie, nie widzę. Sieczka leci. Może wciśnij tam, żeby ci sieczka nie leciała. O, teraz. Sześć tysięcy mam, to na rozrzutnik będzie chyba. O ile jest jęczmień? 1431. Wiesz co, może kup jakąś większą przyczepę? W sensie? 27%, a zrobiłem tylko dwa poprzeczniaki. Aaa, tam dawaj, będziemy tymi się nawet męczyć. Większość przyczepy to tu nie ma i tak. Jedziesz, co będzie, to będzie. Dawaj do stołu. Dawaj do stołu, dawaj. I tak, nie, chyba rozrzutnik najpierw kupię, wiesz? Tak myślę, że to będzie chyba najlepszy sposób. Nie, jeszcze jakaś zgrabiarka by się może zdała, nie? No zgrabiarka też by się zdała. Szkoda, że nie ma żadnej przewracarki, zapomniałem o tym pająku. Zacznij. Teraz grabiarka, jakbyś dał ją nowoczesną, to też nie zaszkodzi. No kuna jest. To jest grabiarka. Tylko że ja będę musiał wymienić na innej marki, bo ta trochę tak chrzani to wszystko. Że ci tak powiem. No dobra, i tak to na razie będzie tyle. W tym odcinku my wam dziękujemy serdecznie. Zapraszamy na kolejne. No. No to bądź. Zapraszamy na kolejne odcinki i mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie coś po sobie. Zostawcie coś, żeby tam sobie mógł Puma pofapać. No, pofapać sobie tam jakiegoś suba, zostawcie. Będzie wesoło. Hej, cześć, czołem. Siema.